Dąbrowicz mieszka obecnie w małym miasteczku Vens na południu Francji, niedaleko od Nicei. Choć to prawie 1000 kilometrów od Paryża, przyjechaliśmy tutaj, aby poprosić pana Dąbrowicza, by udzielił nam wywiadu, na co chętnie się zgodził. Proszę pana, co właściwie skłoniło pana, aby zamieszkać na tym ustroniu? To nie jest takie ustronie. Mieszkam o 20 kilometrów od Nicei. I piękne góry, Alpy i jednocześnie mam morze, świetny klimat, prawda? Spotykam tu ludzi z całego świata, z Argentyny, ze Stanów, moich przyjaciół, którzy wszyscy zaglądają na Rivierę. Proszę pana, a teraz przechodząc do spraw literackich. Wkrótce ukaże się w tłumaczeniu francuskim Georges Sedir pana książka Kosmos. Co zechciałby pan powiedzieć naszym słuchaczom na jej temat? Bardzo trudno powiedzieć coś o książce, którą właściwie trzeba przeczytać, żeby o niej coś wiedzieć, prawda? I to jest książka trudna na pewno i ja zresztą wszystkie moje książki są porodem dosyć ciężkim. Czytelnicy się bardzo wolno do nich przyzwyczajają. Ja także do nich się wolno przyzwyczajam. To musi trwać kilka miesięcy, w tym czasie się czuję niezbyt swobodnie, wolę o tych rzeczach nie myśleć, dopiero sytuacja się klaruje po pewnym czasie i wtedy czuję się bardziej pewny siebie. Do tej chwili Kosmos ukazał się w języku polskim i niemieckim. Jeszcze nie było w prasy niemieckiej na ten temat. Wkrótce się ukaże po francusku, także będziemy już za jakieś 3-4 miesiące wiedzieć, jaka jest reperkusja. Tak, proszę pana, jest pan dzisiaj autorem polskim najbardziej publikowanym w świecie w obcych językach. Ten fakt ma tym większe znaczenie, że utwory pana nie mają właśnie żadnych elementów politycznych, a tylko zdobywają sobie prestiż wartościami czysto artystycznymi i intelektualnymi. Czy pan mógłby nas poinformować, w jakich krajach obecnie jest pan najbardziej drukowany i omawiany? To jest informacja właściwie dosyć nudna dla czytelników. To są sprawy raczej techniczne autora. Natomiast w tym wyjątkowym wypadku, gdy idzie o Polskę, wydaje mi się to pytanie na czasie, dlatego że jestem w Polsce autorem zakazanym. W prasie przez długi czas nie było wolno w ogóle o mnie pisać. Od roku coś tam zaczyna się pisać, ale bardzo mało na mój temat. I w ogóle wszystkie wiadomości o mnie są stłumione w Polsce. Więc wydaje mi się, że jest rzeczywiście powód, żeby o tych rzeczach pokrótce nadmienić. Dziś jestem autorem tłumaczonym na jakieś 15 języków najmniej. Ostatnio mam propozycję tłumaczeń na już języki bardzo egzotyczne, jak na przykład kataluński, jak jakieś małe kraje, powiedzmy jak Norwegia, na japoński i tak dalej. Najbardziej książką tłumaczoną do tej chwili jest Ferdy Durke, ale wszystkie moje pozostałe książki, w sumie jestem autorem jakichś 10 tomów, z czego jest 4 powieści, prawda? Jest dziś 3 tomy mojego dziennika, jest tom teatru, jest tom opowiadań. Wszystkie te utwory dziś są tłumaczone na wiele języków. Najwięcej ukazało się dotąd we Francji i w Niemczech. I w świecie anglosaskim jestem stosunkowo mało znany, ale jednak dzisiaj wielki wydawca w Stanach, Grove Press, będzie publikował 5 moich książek w ciągu najbliższych lat, prawda? Więc i na tym odcinku też się ruszy. I jestem we wszystkich dziś językach europejskich jestem tłumaczony. Najwięcej może Ferdy Durke i pornografia, ale poza tym także inne moje książki, poza tomem opowiadań, który wprawdzie nie został dotąd przetłumaczony, ale te opowiadania są publikowane w revue, prawda, w czasopismach właściwie całej Europy. Proszę pana, a propos teatru, jak przedstawiają się z teatrem pana sprawy? Czy mógłby pan powiedzieć na przykład o Iwonie, która była wystawiona parę miesięcy temu w Théâtre de France w Paryżu i w Królewskim Teatrze Dramatycznym w Sztokholmie?
Wszystkie moje utwory mają dosyć dziwne starty, a przede wszystkim właśnie sztuki teatralne, które zawsze są o krok od skandalu, prawda? Więc premiera Ślubu w Paryżu to był niełomal jakaś awantura na widowni miała się dziać, prawda? I były protesty i tak dalej. W końcu jednak to się utrzymało. Z Iwoną także w pierwszej chwili było nie wiadomo. Miałem nawet napaści w prasie francuskiej bardzo poważnej, jak Figaro, niesłychanie ostre, gdzie powiedziano o mnie, że jestem, prawda, pretensjonalnym głupcem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast większość prasy francuskiej przygniatająco przyjęła Iwonę niesłychanie gorąco, powiedziano o niej, że to arcydzieło, że to wielka sztuka. No i na nieszczęsnego tego krytyka z Figaro właśnie, który troszkę gwałtownie o mnie się odzywał, bardzo na niego napadnięto, prawda? Były protesty bardzo ostre w innej prasie francuskiej. W rezultacie był niewątpliwy sukces, to Iwona była wystawiona w Théâtre de France w Paryżu. Był niewątpliwie wielki sukces, a jeszcze większy sukces był w Sztokholmie, prawdopodobnie dzięki znakomitej reżyserii tamtego właśnie reżysera w Royal Theatre Dramatic, w Królewskim Teatrze Dramatycznym w Sztokholmie. I tam rzeczywiście miałem prasę znakomitą. Mówiono, że to jest przedstawienie zupełnie wyjątkowe w historii tego zresztą bardzo znanego teatru w Europie i że to jest jedne ze szczytowych osiągnięć w całej historii tego teatru jako spektakl właśnie dramatyczny. A czy zechciał Pan jeszcze powiedzieć parę słów również, nad czym Pan pracuje obecnie? Obecnie pracuję znów nad sztuką teatralną. Muszę dodać, że bardzo tej pracy nie lubię, dlatego że teatr to jest forma przestarzała, niesłychanie ciężka, niesłychanie sztywna, którą trzeba przełamywać ciągle, wobec czego człowiek ciągle szuka jakichś rozwiązań, prawda, jakichś form, które by jakoś te rzeczy, prawda, mogły unowocześnić i nadać dynamikę, prawda, dzisiejszą tej rzeczy. I ta sztuka nazywa się w tej chwili operetka i będzie miała prawdopodobnie formę klasycznej operetki. I jeszcze mi brakuje, przypuszczam, jakieś 30% do końca. Dosyć to jest praca uciążliwa i jak mogę, to ją odsuwam na bok, dlatego że z natury zresztą jestem leniwy i nie lubię się wysilać. W ostatnich miesiącach ukazał się w Berlinie pański tom pod tytułem Berliner Notizen, notatki berlińskie, obejmujący dziennik pana z pobytu w Paryżu i rocznego pobytu w Berlinie. Wiem, że ta książka wywołała duże protesty w prasie niemieckiej. Dlaczego, proszę pana? Muszę powiedzieć, że to jest tak zwana ironia losu, dosyć nawet dla mnie dotkliwa. Dlatego, że jak pewnie Państwo sobie przypominają, ja byłem niesłychanie brutalnie atakowany w prasie polskiej za mój pobyt w Berlinie, za to, że rzekomo się wysługuje Niemcom i tak dalej, i tak dalej. Otóż teraz, kiedy ja ogłosiłem po niemiecku moje wrażenia z tego pobytu w książce, znów prasa niemiecka dla odmiany na mnie wsiadła i także często bardzo ostro, w bardzo poważnych dziennikach, jak Die Zeit na przykład, albo w innych, które są może mniej poważne, ale bardzo poczytne, jak Der Spiegel, ukazały się ataki na moją książkę. I za to przypuszczam głównie, że ja troszkę nonszalansko potraktowałem temat, że może za dużo pisałem o własnych swoich sprawach, mniej o Berlinie i także za to, że w tym, co pisałem o Berlinie, czasem byłem jednak dosyć dotkliwy w sądach i opiniach, prawda? Więc jednak jest niewątpliwe, że spotkałem się także z dużą, bardzo gorącą obroną
w innych dużych gazetach niemieckich, jak w Die Welt, jak we Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nawet często bardzo gorąco i bardzo życzliwie tam mnie broniono. Dość na tym, że w tej chwili jest na ten temat w prasie niemieckiej polemika, która zresztą może nie jest taka gwałtowna, ale w każdym razie istnieje dziś różnica zdań na ten temat. W zeszłym roku jury Międzynarodowej Nagrody Wydawców, która jest największą nagrodą literacką po Noblu, dyskutowało bardzo gwałtownie, czy przyznać nagrodę pańskiej pornografii. W tym głosowaniu przepadł, zdaje się, jednym głosem i nagrodę otrzymał pisarz amerykański Saul Bellow. Tak, rzeczywiście muszę dodać, że to jest okropne świństwo, te nagrody. I mówię tu w ogóle o nagrodach literackich, dlatego że one niesłychanie demoralizują ludzi. Ja tutaj byłem w zeszłym roku w Vans, a jury tej nagrody obradowało o jakieś 40 km stąd, w San Rafael. Ja, prawda, mając, czując już możliwość tej sumy 10 000 dolarów. Miałem rozmaite projekty na to, miałem sobie kupować jakieś mebelki, jakieś firanki i tak dalej, i tak dalej. Dość na tym, że ta wizja mnie zdemoralizowała, co najmniej ze 3 tygodnie byłem zupełnie tą sprawą, prawda, przyjęty. No więc dla człowieka, dla literata, który całe życie się wysila, żeby osiągnąć jakiś poziom osobisty, mieć jakąś godność, jakąś niezależność, prawda, jakieś uduchowienie nawet, no to to jest zupełna katastrofa. Człowiek czuje się śmiesznie i czuje się zdegradowany tym faktem, zresztą także i z tego powodu, że nie wiadomo dlaczego 10 jakieś czy 15 przygodnych osób, które stanowią jury, ma decydować o wartości wysiłku jednego człowieka, prawda, i jemu ustalać miejsce w hierarchii literackiej. Dość na tym, że uważam, że wszystkie nagrody, włączając w to Nagrodę Nobla, są zjawiskiem wysoce niemoralnym. Jeżeli pan pozwoli, jeszcze jedno pytanie. Jakie jest pańskie zdanie o teraźniejszej literaturze światowej i jaka opinia o obecnej literaturze polskiej? Moja opinia o literaturze światowej jest bardzo ujemna. Uważam, że ta literatura dzisiaj jest rzeczywiście coraz gorsza. Zresztą składają się na to bardzo istotne przyczyny, z których prawdopodobnie najważniejszą jest ta, że literatura i sztuka w ogóle ma tendencję ewolucji od łatwości do trudności. Wskutek tego każda sztuka staje się powoli coraz trudniejsza i ten mechanizm wewnętrzny sztuki, ta dialektyka wewnętrzna sprawia, że w pewnym momencie literatura, czy muzyka, czy inna sztuka staje się zupełnie już nie do wytrzymania dla słuchacza, czy dla czytelnika. Dość na tym, że dzisiaj już nie ma tego naturalnego czytelnika, który był w dobie, powiedzmy, Sienkiewicza, czy Prusa. Dziś te książki stają się nieczytelne, ludzie ich udają, że czytają, krytycy udają, że czytają te książki, wszystko jest skłamane i wszystko staje się fikcją. W tym sensie muszę powiedzieć, że literatura polska mniej jest zagrożona może tym procesem, ale niestety dlatego, że nie jest może w tej chwili dość intensywna, troszkę jest opóźniona w stosunku do Europy, ale w każdym razie w Polsce ta sama tendencja na pewno daje się we znaki. No niestety musimy kończyć. Mamy jednak nadzieję, że bądź zawita pan do nas kiedyś do radia w Paryżu, bądź pozwoli, że znowuż kiedyś złożymy panu wizytę u pana Vans. Za dzisiejszą rozmowę serdecznie panu dziękuję.